tatuś, wygraj! Dwudziestu narciarzy uczestniczyło w zawodach narciarskich o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego w Rybnie koło Łomży. Inicjatorem zawodów był Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego. W Polsce z roku na rok liczba narciarzy się zwiększa. Widać to zresztą po sklepach, serwisach, które są praktycznie w każdym mieście. Dobrze, bo przy okazji ludzie korzystają z uroków nart, uprawiają sport, są na świeżym powietrzu, ale przy okazji też kwitnie biznes, czego dobrym przykładem jest ta stacja. Urząd Marszałkowski oczywiście jako właściciel takiego oręża jak Regionalny Program Operacyjny, też budżet samorządu województwa wspiera infrastrukturę sportową. Zresztą widzimy to po nowych stadionach, po akwaparkach, chociażby w Łomży, prawda, ale też zainwestowaliśmy w ramach poprzedniej edycji finansowania z Unii Europejskiej i zbudowaliśmy Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment. To jest taka jasionowa góra, największa góra w naszym województwie i dzisiaj na tym nizinnym terenie rzeczywiście mamy taką stację narciarską, podobną do tych, która jest w Alpach oczywiście na nasze możliwości. Bardzo nowoczesna, z hotelem, z 5 wyciągami, trasami, także mnóstwo ludzi tam przyjeżdża, co nas oczywiście również cieszy. A również organizujemy tego typu zawody, jak zawody o Puchar Marszałka Województwa. One się odbywają, narciarskie zawody naturalnie, głównie w Szelmencie, ale wychodzimy też na zewnątrz, bo nasze województwo to przecież też ziemia łomżyńska. Tutaj też są narciarze, tutaj też ludzie korzystają z tej formy sportu i tutaj też jest Rybno, a więc stacja narciarska, którą też należy propagować, promować, aby jak najwięcej ludzi tutaj przyjeżdżało. Gościem specjalnym zawodów był Wojciech Fortuna, mistrz olimpijski w skokach narciarskich w Sapporo w 1972 roku. Bardzo popularne narciarstwo jest, nie tylko alpejskie, ale i biegi. Ja to promuję właśnie, narciarstwo biegowe. Co roku organizujemy bieg o Puchar Bieguna Północy. Józef Łuszczak przyjeżdża, otwiera nam te zawody. Jedne są w Gołdapi, jedne są w Szelmencie i startuje ponad 200 zawodników. Tutaj widzę, że też są fajne warunki, fajna góreczka i spodobało mi się. Szukałem na mapie, mam taką mapę, nie mogłem Rybna znaleźć, ale jak już tu wjechałem i zobaczyłem tyle ludzi, że jest takie zainteresowanie, no to bardzo mi się to spodobało. Stacja narciarska położona w pobliżu Łomży to dobre miejsce do zimowej rekreacji. No miejmy nadzieję, że najbliższa odwilż nie będzie dotkliwa, śniegu mam zapas ponad metr. Także chcielibyśmy co najmniej do 15 marca podziałać. A jechało się niezbyt dobrze, ponieważ warunki, wiatr na górze i trochę stoją opór, więc na takiej prędkości dużej nie można było nabrać. No ja liczę tylko na podium, inaczej nie wracam do domu. Slalom gigant o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego to kolejne zawody rozgrywane w tym sezonie w stacji narciarskiej Rybno. Zapraszamy serdecznie zaawansowanych i początkujących narciarzy. Szczególnie zapraszamy rodziny z dziećmi.